pełnia wiosny w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej. Tym serdeczniej na wspólne przeżywanie emocji związanych z tym spotkaniem zapraszają Piotr Kuś i Tadeusz Paluch. Szybki atak z udziałem Napory. Dwóch zawodników w polu karnym. I doskonała okazja, która przynosi gola. W 9 minucie meczu zdaje się, iż Marcin Przybylski. Madzia, rozciągnięcie tej akcji do lewej strony boiska. Kasprzak, Nowak. Nadal Tomasz Nowak. Zagranie do Filipa Walusia, już blisko bramki MKS-u. I wybija piłkę niemal w ostatnim momencie poza pole gry Kamil Nykiel. Waluś wypuszcza w bój Świderskiego. Dwóch na dwóch w tym fragmencie boiska rekordziści. Zagranie w kierunku pola karnego Świderskiego zbyt mocne. Utrzymuje piłkę w grze Michał Biskup. Raz jeszcze Krysik. Tym razem dłuższe zagranie w kierunku Świderskiego. Ten mimo nacisku zdołał wyłuskać piłkę i wypuszcza w bój Filipa Walusia. Doskonała interwencja Jana Szpaderskiego, a w przypadku rekordzistów najlepsza sytuacja do wyrównania. Z rzutu rożnego Tomasz Nowak. I jest główka Michała Biskupa. Dobre dogranie na wyścigi dla Walusia, który pierwszy przy piłce. Dobre dogranie w pole karne MKS-u. Należyta reakcja obrońców. Jeszcze Świderski przed szansą. Nie zdołał jednak trafić w piłkę. Mateusz Madzia. Raz jeszcze szansa przed Filipem Walusiem, ale nieco wyrzucony do boku 18-latek rekordu. Seria zwodów Walusia. Kto podąży ze wsparciem? Nadal indywidualnie Waluś. Szpaderski. Kolejna godna odnotowania interwencja bramkarza Nowak. I doskonałe uderzenie Biskupa. Raz jeszcze na wysokości zadania staje Jan Szpaderski. No, świetna kombinacja. Źle opanował kierunkowo tę piłkę Biskup, ale nadal rekordziści. Nowak do Kasprzaka. Nadal Kasprzak. Dogranie w kierunku Świderskiego. Zbyt lekkie i sygnalizowane to uderzenie głową, aby zaskoczyć Jana Szpaderskiego. Rozstajemy się z Państwem na blisko kwadrans, już teraz zapraszając na drugą część spotkania. Żona z Nowakiem. Nadal Tomasz Nowak. Prostopadłe, znakomite zagranie do Walusia. Już pole karne MKS-u. Bez adresata na razie to dogranie Filipa Walusia, ale przy piłce nadal rekordziści. Żona, tym razem na dalszy słupek. Madzia do Biskupa. Blokowany czy faulowany? Chyba nie. W nietypowej dla siebie roli środkowego obrońcy Kamil Żona. Ryzykownie Nowak. Przechwytują piłkę piłkarze z Kluczborka. I dla nich rysuje się coraz ciekawsza sytuacja, którą napędzał Lewandowski. Podanie do Przybylskiego. Uderzenie za zasłony. Obok bramki. Michał Pąka. Tym razem przedzierający się lewą stroną boiska. Świetne jego uderzenie tuż nad poprzeczką bramki bielskiego zespołu. Teraz od dobrych kilkunastu minut obserwujemy wręcz nawałnicę ataków, ale i mądrą, rozumną obronę przyjezdnej. Tymczasem drugą żółtą kartką upomniany Wiktor Nachrebecki. Spore siły ludzkie, rekordy skupione w okolicy 16 metra. Jednak nie udało się z tego wypracować jakiejś sensownej, czystej sytuacji, a nadarza się okazja do przeprowadzenia kontrataku przez drużynę gości. Potężne uderzenie. Piłka jeszcze po palcach Jakuba Szumery. Nowak jako ostatnia, nie licząc Szumery, instancja w bielskiej drużynie. Żona na głowę do Pańkowskiego. Jeszcze rekordziści. Bojdys za krótko, niedokładnie w kierunku Wyroby. Jeszcze walka o piłkę w polu bramkowym. I oto po raz ostatni w tym meczu rozległ się gwizdek Mateusza Mastaja.